poproszę niebieską. Za te zapłacę pół ceny, chyba że dostanę drugie pół. Masz drugie pół? Czy możesz spakować moje pudełka? Zaraz mam autobus. Poproszę białą. Nie, czerwoną. Nie, jeszcze jedną niebieską. George potrzebował chwili spokoju. Różową. Miał do rozwiązania czerwona. Sprawę pudełek. O, rozdajecie dzisiaj darmowe próbki? Daj mi, mamo, daj mi! Moje zamówienie, hej! George chciał tylko wszystkich uciszyć i spokojnie pomyśleć. O, darmowe próbki! A, klienci! No proszę! Cztery zielone i osiem różowych. W dwóch pudełkach. O, oczywiście! Aha! Dziękuję. Poproszę pudełko miętowych. Już się robi. Sprzedaliśmy stonę. To niesamowite. Dzięki za darmowe próbki, Czesiu. Pycha. Darmowe próbki? Rozdawałeś ludziom czekoladki? Sprzedaliśmy 25 czekoladek, a rozdaliśmy 190. Nie zarobiłam dzisiaj nawet na składniki. Nie mam za co zrobić kolejnych czekoladek. Gdy sprzedam resztę, to koniec. Zamknę stoisko. No już, dobrze. Nie wiedziałeś o tym. George mógł tylko wrócić do domu. To będzie długi i smutny spacer. O, to rąb! Małpko! George czuł się tak źle, że nie chciał nawet kosztować czekoladek. A to co? Jeszcze nigdy nie widziałem niebieskiej czekoladki. Jest przepyszna. Jutro z samego rana idziemy kupić czekoladki. George pomyślał, że Czesia nie ucieszy się na jego widok. O nie! To ta małpa, która rozdała wszystkie moje czekoladki! George chciał uniknąć spotkania z Czesią. Musiał coś wymyślić. Oj, George, po co ci krawat? Nie chcesz kupić czekoladek? A, może trzeba było przyjść wcześniej. O, to ty! Hej, przyjdziesz pomóc? Darmowe próbki to był świetny pomysł. Ludzie wrócili po więcej, bo im smakuje. Bierzmy się do pracy. Sprzedaliśmy prawie wszystko i mam mnóstwo zamówień na jutro. Teraz mogę kupić składniki. George, ty jesteś mistrzem układania. Dzisiaj w domu poukładasz rzeczy w szafkach. No, to ja idę kupić składniki. Popilnujecie stoiska? A, co? Proszę 24 miętowe, 15 różowych i 11 białych w 16 pudełkach. A potem robi się trochę trudniej. 13 niebieskich, 8 zielonych, 1 czerwono-biała. Wszystko w pudełkach. 4 czerwone, 5 białych, 6 niebieskich. 19 trójkątnych w kropki i 5... George! Równo rozłożone w małych pudełkach.
Dobrze się bawiłeś dzisiaj w kuchni? Mistrz spaghetti zabrał się do obsmażania hamburgerów Giardino. No dobrze. Życzę smacznego moim drogim gościom. Nigdy nie jadłam bezmięsnego hamburgera. Chyba nie bardzo im smakują. Jestem skończony! Finito! Teraz już nigdy, przenigdy nie wejdę do kuchni! Nigdy, przenigdy! I jak to się mogło stać? Oha, obawiam się, że coś się stało z tymi hamburgerami. George coś o tym wie. Ach, rozumiem. Ale jak teraz dowieść, że przepis był doskonały? Ha? Wiecie co? Chodźcie za mną. To jest przepis mojego męża. Nie, nie, to wcale nie jest przepis. To są nasze plany powiększenia warzywniaka. Ach, George, czyś ty zrobił hamburgery z kompostu? Dobrze, zaczniemy od nowa. Najpierw fasola, rozgnieść. Ale nie tak się to robi. Pomidor pokroić. George we wszystkim pomagał. Pamiętał nawet o czymś, co umknęło mistrzowi. Nie wiem zupełnie, co się ze mną stanie. Umiem tylko gotować. Nettie! 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 Skąd te wozy strażackie? Czy coś się stało w kuchni? Te wasze hamburgery są wyśmienite! Ale co się tu dzieje? George się przyznał, że on zrobił tamte hamburgery, nie ty. O, Nettie, więc ty rozumiesz, co mówi Giorgio? Nie, najważniejsze, że to są hamburgery według twojego przepisu. Słowo daję, to najlepsze bezmięsne hamburgery na świecie. Ale czy nie je ich pani po raz pierwszy w życiu? Tak, i nie wyobrażam sobie lepszych. Przepraszam, czy to pańskie? Adres by się zgadzał. O, coś tu bardzo dobrze pachnie. Moje hamburgery Giardino. O, jestem taki szczęśliwy, że chyba się rozpłaczę. O, widzę, że pan się wzruszył. No i jak? Czy ktoś sobie życzy dokładkę? Tak, jasne, bardzo chętnie. Gnioki nigdy nie widziała George'a tak smutnego. Nie? George opowiedział jej o swoim zmartwieniu, ale Gnioki odebrała to jako zaproszenie do zabawy. Może obejdzie się bez nowego kapelusza. Może wystarczy coś, co wygląda jak kapelusz. Hmm.
Serdel starał się nie myśleć o tym, co George kombinuje. Bardzo się starał. Ciekawość wzięła górę. Z czego można zrobić kapelusz? Ten sam kolor. Świetnie! Serdel chciał zobaczyć, co George kombinuje, a teraz nic nie widział. Dobry kolor. Miękki materiał. Lepszy materiał. Zbyt spiczasty czubek. Super! Gdyby ktoś chciał chodzić w ociekającej żółtą farbą torbie. Kapelusz z żółtych patyczków po lodach? Źle. Więc może z żółtego balonika. George zrozumiał, że żadne nakrycie głowy nie zastąpi żółtego kapelusza. Dziura mniej się rzucała w oczy, gdy był pod nią żółty papier. To jest to! Po co komu nowy kapelusz? Wystarczy załatać dziurę. Papier nie był zły, ale łata z bardziej kapeluszowej tkaniny byłaby lepsza. Na przykład z żółtej skarpetki. George, czy Serdel brał u nas prysznic, czy to mój ręcznik spaceruje po holu? George, gdzie mój kapelusz? Nioki, nie dotykaj, bo pozaciągasz. Chcę go włożyć na uroczystość. George, czemu kapelusz ma ogon? Zaraz, skąd ta dziura? George nie mógł uwierzyć, że sam na to nie wpadł. Widzisz? Wygląda jak nowy. Dobra, musimy iść. Wykąpałeś się? Kapelusz cały, garnitur czysty, małpka też. Czuję, że o czymś zapomnieliśmy. Kruche rybki, mniam, mniam, mniam. Nie śpiesz się tak, byliśmy tu pierwsi. George musiał przynieść trzeci talerz dla trzeciego z kwintów. Nieźle. A gdzie Straż Nabrzeża? Zaczekajcie, ja mam w domu sok, najlepszy do tych ciasteczek. Chodźcie wszyscy ze mną.
George! Dokładnie taki sok. No dobrze, usiądziemy sobie tutaj i zabierzemy się za kruche rybki. Kruche rybki! Mniam, mniam, mniam! George musiał się przyznać, że wylał sok. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! George, poznaj naszą siostrę, jedyną w rodzinie lekkoatletkę. Ma 3 złote medale olimpijskie. O, daj spokój, to było dawno temu. Widziałeś? 3, 4 kwintów, 4 okazje, żeby zawołać 100 lat. Coś wspaniałego. Słyszałam, że chcesz wybudować bieżnię dla sportowców. Czy to są kruche rybki? Mniam, 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 mniam. Nim George podzielił ciastka na 5 porcji, kwintów znowu zrobiło się więcej. Jak miło was widzieć wszystkich razem. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! George, poznaj naszą siostrę Centkwint. Drukuje pieniądze dla rządu. Oto moje najnowsze dzieło. Słyszałam, że jest wam potrzebny kosztorys nowej sadzawki. Pięcioro? O, tak, zgadza się. To już wszyscy kwintowie. Jesteśmy 5-raczkami. Może ci pomóc z tymi ciastkami i sokiem, George? Jak tu teraz zatrzymać kwintów w ogrodzie? George! To ja! Wszystko gotowe. Świetnie się spisałeś. Nie ma soku? No to chodźmy już do mnie. Tak, posilimy się trochę i w 5 minut machniemy plan sadzawki. I kolejki. Ze strażą nabrzeża. Oraz z bieżnią. Wszystko w przystępnej cenie. 100 lat! Patrzcie, tacka kruchych rybek. Mniam, mniam, mniam. Kruche rybki. Kruche rybki, mniam, mniam, mniam. To pociągnijmy go na sankach. Nie, mama się będzie martwić, jest już późno. Nie możemy go tu tak zostawić. To może najpierw my wróćmy do domu, a potem dasz małpie swoje rakiety. Mieszkamy po drugiej stronie wzgórza, właśnie na pokład. Znowu słychać ten dziwny dźwięk. To pewnie jakieś inne dzieci jeżdżą na sankach gdzieś w okolicy. Na miejsca! Gotowi? Start! Przecież można było dać tej małpce rakiety na szczycie pagórka. Teraz będzie musiała wspiąć się tam z powrotem. Nie mogę myśleć o wszystkim. Wielka szkoda, że nie wpadłaś na to na szczycie pagórka. Przepraszam, małpko. Na razie. Cześć, małpko. Do
Dopiero wchodząc drugi raz na wzgórze, George zdał sobie sprawę, jak bardzo jest zmarznięty i zmęczony. Sił dodawała mu tylko myśl o pysznym kakao. George już wiedział, kto wydaje ten dźwięk. To zmarznięta, zagubiona świnka. George był prawie na szczycie, a świnka była między drzewami. Nie wiedział, czy zdoła jej pomóc. Nie możemy go tu tak zostawić. George zastanawiał się, jak świnka mogła się zapuścić na wzgórze. A co ważniejsze, jak zabierze teraz świnkę na dół? Potrzebne im były sanie. Wszędzie rozpoznałbym ten kwik. To mały Mike. Wymknął się wieczorem, nim spadł śnieg. Mike nigdy wcześniej nie widział śniegu. Musiał być zupełnie zdezorientowany. Dzięki, George. Zastanawiałem się, czemu tak długo nie wracasz. W domu czeka na ciebie filiżanka kakao. No to na razie. Dobra, do widzenia.